Jedyne co mnie na przykład niepokoi, to jest kwestia tego typu, że podwykonawcy mają podpisaną umowę tylko i wyłącznie na koszenie na przykład trawy. Więc jeżeli są śmieci w trawie, to oni tak samo je koszą i zostawiają. Znaczy powiem tak, ja nigdy jakby nie chciałem się y, łapać polityk z żadną partią polityczną, nigdy nie będę działał, nie działałem i działać nie zamierzam. Żeby tutaj utrzymać tę dynamikę, to zapytam o główny rynek. Jak oceniasz tę inwestycję? <laughs> Macie Janszczak w Kaliszu się dzieje. Kolejny odcinek. Moim gościem tym razem jest Mikołaj Marucha ze stowarzyszenia Godzina dla Kalisza. Witam Cię, Mikołaj. Witam serdecznie, witam państwa, bardzo miło. Wypłynęliście na te takie wody rozpoznawalności poprzez wasze akcje sprzątania miasta Kalisza. Powiedz, czy dalej to robicie, czy od, od ilu lat w ogóle, w ogóle to robicie? Jeżeli się nie mylę, to teraz trzeci rok już leci. Czy wody takiej rozpoznawalności? Nie wiem do końca, natomiast cieszę się, że akcja nabiera rzeczywiście w sile. Ludzie są, ludzie się interesują miastem, razy z więcej, razy z mniej ludzi, niemniej jednak mnie to bardzo cieszy z tego względu, że Kalisz jest naszym miastem i tak jak będziemy dbać o to miasto, tak ono będzie się prezentowało na tle innych miast, tak, więc tutaj tak, aż tak szybko, jeżeli pozwolisz, powiem, że to jest tak samo na przykład jak z okolicą, jeżeli my jako mieszkańcy śmiecimy w naszej okolicy, to każdy inny nie będzie miał skrupułów, żeby w niej naśmiecić, natomiast gdybyśmy my nie śmiecili, to wiadomo, że każda osoba, która przyjedzie, będzie miała problem już, taki bym powiedział natury psychologicznej, że no jest czysto, głupio jest wyrzucić śmieć, jakikolwiek, tak, odpad, nawet jeżeli tych pojemników na śmieci dużo nie ma, nie, i tutaj właśnie jest ta kwestia, że do tego też dążymy, żeby pamiętać i przypominać ludziom, że to jest nasze miasto, nasz dom. Powinniśmy my przede wszystkim o niego dbać i dawać przykład. A jakie ciekawe takie historie sobie przypominasz z tych wielu akcji? No bo było tego już pewnie kilkadziesiąt. E, tak. Staramy się, żeby akcje odbywały się regularnie co weekend, jeżeli oczywiście pogoda pozwoli bądź możliwości. E, więc takie wa ważniejsze, większe akcje to na przykład Wałpiastowski 3C, gdzie z takiej dżungli przy rzecznej zmieniliśmy miejsce przy pomocy miasta, oczywiście, bo miasto dało nam ławki, dało nam kosze na śmieci, więc zmieniliśmy to miejsce w taką fajną oazę, gdzie są naturalne parasole w postaci właśnie drzew, które zasłaniają w te gorące dni ten nawał słońca. Bardzo przyjemnie się tam siedzi, ławki teraz pomalowaliśmy na kolory jakby godziny dla kalisza, więc wygląda to jeszcze piękniej. I to jest jedno z takich miejsc. Kolejne miejsce to były tereny inwestycyjne, gdzie znaleźliśmy około 30 metrów sześciennych albo więcej zakopanych śmieci. Prawdopodobnie była firma do tego zatrudniona, która miała zutylizować te śmieci, zutylizowała je w ten sposób, że je zakopała plus śmieci od, cięża, od kierowców z ciężarówek, którzy po prostu sobie wywalali na prawo i na lewo e, śmieci jakiekolwiek, e, to, czy to było jakieś tam pozostałości po jedzeniu, czy tak zwany, wybaczysz, izomocz, bo to był po prostu e, uryna w butelce zamknięta, gdzie można było to wylać, a najgorsze co było, to znaleźliśmy dwie beczki 60-litrowe właśnie w tym miejscu oleju, które potem, Ktoś po prostu wylał na pole i zostawił te butelki, więc automatycznie też ten olej poszedł do wód gruntowych, co tym bardziej bardzo zirytowało mnie. Zgłosiliśmy to na Straż Miejską. No niestety do dzisiaj jakby nic się z tym nie stało, znaleźliśmy nawet listy przewozowe. Ktoś tam coś tam powiedział i tak jakby to się skończyło, tak? A czy uważasz, że rzeczywiście ta kultura. Idzie do przodu, jeśli chodzi o kaliszan, czy ogólnie szerzej o Polaków, jeśli chodzi o dbanie o tą przestrzeń, o nieśmiecenie, o, o, o niewyrzucanie tych różnych śmieci nie do kosza, tylko gdzieś na trawę i tak dalej, czy też jest źle. Podobnie źle jak nam na przykład było jeszcze parę temu. To znaczy nie, uważam, że jest lepiej. Wiele osób nawet mówi mi, że rzeczywiście też chociażby dzięki akcjom, że ta świadomość ludzi się zwiększa. Moje dzieci nawet, jak idziemy gdzieś na spacer, to same podchodzą i te śmieci wyrzucają, jeżeli jest kosz. Minus jest taki, że rzeczywiście tych pojemników na śmieci jest bardzo mało w Kaliszu. Kiedyś jeszcze jak jakieś tam ustawy nie było, teraz nie, będę, nie przypominam sobie, która że weszła taka odpowiedzialność jakby miasta za pojemniki, a wcześniej było tak, że miasto i spółdzielnie. Miały te pojemniki, więc było ich znacząco więcej. Ja nawet ostatnio na Komitecie Rewitalizacji też zwracałem uwagę, że tych pojemników jest za mało. Są one, moim skromnym zdaniem, nieodpowiednio rozłożone, rozmieszczone na terenie miasta. Natomiast wydaje mi się, że nie, że kaliszanie zaczynają y, coraz bardziej mieć świadomość, że y, nie ma sensu śmiecić, no bo to raz, wiadomo, że to są potem koszta, y, więc wydaje mi się, że to i tak na tle innych miast, w ogóle też często bywałem za granicą. To nie jest tak do końca, że ta zagranica jest taka cudowna i piękna, bo bywałem w takich miejscach, że aż było mi dziwnie uwierzyć, że jestem na przykład czy w Barcelonie, czy w jakimś mieście w Stuttgarcie na przykład i rzeczywiście jest tam też taki bałagan. To nie, są, to nie, są tak, że, to nie jest tak, że my tylko mamy taki problem, natomiast uważam, że jest coraz lepiej, a wydaje mi się, że będzie jeszcze lepiej, tym bardziej, że nasze akcje teraz nabierają coraz takich mocniejszych... Yy, bym powiedział, y, mocniejszego dostają wiatru w żagle, więc liczę, że będzie jeszcze lepiej. Co to znaczy? Co, co się dzieje? Y, to znaczy coraz więcej osób y, rzeczywiście nawet zgłasza do nas, że są gdzieś jakieś miejsca i widzą potrzebę tego typu akcji, gdzie czasami słyszę, że ktoś tam a, bo takie akcje są niepotrzebne, a wystarczy tak naprawdę. Ja też nie chcę, żeby ludzie mi wierzyli, że a, bo tam jest brudno. Ja proponuję zawsze... Y, Przejść się po prostu, iść, zobaczyć. Wystarczy wyjść na spacer po kaliszu i naprawdę idzie, zobaczyć, że są miejsca, gdzie rzeczywiście jest ładnie, ale są też miejsca, które po prostu potrzebują tej opieki. Czasami to mi się wydaje, że to jest też brak takich odpowiednich służb albo osób, które po prostu mają czas nie tyle siedzieć w biurze czy w urzędzie miasta i pisać, tylko rzeczywiście powinny mieć tego typu zajęcie czy zadanie, że muszą wychodzić w teren często, czyli iść i sprawdzać, tak? A teraz, teraz masz wrażenie, że tak nie jest, że jeśli chodzi o dbanie o zieleń, yy, chociażby o zieleń, o, o, o kwestie właśnie z, związane ze sprzątaniem jest różnie, jeśli chodzi o wywiązywanie się miasta z tych zadań? To znaczy, powiem tak, miasto zleca y, pracę podwykonawcom i to rzeczywiście jest różnie. Jedyne, co mnie na przykład niepokoi, to jest kwestia tego typu, że podwykonawcy mają podpisaną umowę tylko i wyłącznie na koszenie na przykład trawy. Więc jeżeli są śmieci w trawie, to oni tak samo je koszą i zostawiają. I teraz w przypadku Maciej wyobrażasz sobie, jeżeli to jest puszka aluminiowa, taka lekka dosyć, bądź na przykład jakieś foliki czy jakieś inne rzeczy, y, rozcinając ją, ona się na mniejsze kawałki i ona potem leci z wiatrem, więc ja kiedyś rozmawiałem nawet w to bodajże było w... to bodajże było w akceleratorze kultury z Panem Prezydentem, że czemu jakby nie zmienić tego, że to nie zajęłoby wiele czasu, gdyby najpierw ekipa powiedzmy posprzątała, a potem dopiero skosiła. Byłoby to pożyte, połączenie pożytecznego z przyjemnym, bo nie mielibyśmy już potem tego problemu znowu ze śmieciami, gdzie i tak dużo ludzi zwraca na to uwagę. No Pan Prezydent nie do końca mówił, że to nie jest takie podobno proste... Ym, nie wiem, nie, nie, jakby nie wnikam, bo nie ja piszę też te umowy, prawda? Natomiast wierzę, że jest to do, do zrobienia, to jest tylko kwestia po prostu rozmów. E, rozumiem też, że pan prezydent ma dużo na głowie, natomiast no, jest to problem, który będzie cały czas się powtarzał, bo to jest nadal niezałatwione, więc zawsze jest ta, ta sytuacja, że idzie koszenie, koszą wszystko jak leci, no i przy okazji też śmieci, one potem latają po mieście, prawda? Bo to widać. Ty jesteś kojarzony z takim nurtem y, zielonych działaczy, którzy rzeczywiście są zafascynowani tą zielenią niektórzy uważają, że nawet za nadto. Okay. Y, pytanie jest takie czy uważasz, że Kalisz jest zielonym miastem czy też dużo mu do tego brakuje? Nie, ja uważam, że Kalisz jest zielonym miastem natomiast na przestrzeni na przestrzeni czasu tej zieleni ubywało, zwracaliśmy zresztą uwagę na to, że tej zieleni ubywa tym bardziej takich, wiesz, starych, konkretnych długich, pięknych drzew, których, których, do których, żeby one wyrosły do takich rozmiarów, potrzeba naprawdę dużo czasu i były dosadzane młode drzewa, które tak naprawdę nie wytrzymywały tych upałów tych susz, tutaj znowu jakby sytuacja prosi o to, żeby była osoba, która mogłaby się opiekować właśnie w tego typu takie zadania przejąć, że ona się opiekuje zielenią tak przychodzi susza, czyli w tym momencie na przykład taki pomysł mój wszyscy podwykonawcy niczego nie koszą tylko zajmują się opieką zieleni podlewaniem tej zieleni, bo to miasto nie wygląda przyjemnie, gdy nagle się robi w środku lata siwo wszędzie, no bo jest susza a my jeszcze kosimy, jeszcze bardziej odsłaniamy glebę i to nie będzie wyglądało nigdy dobrze no wiele osób z tych krytyków, żeby tak nam nie było miło, bo tak. Nie, no oczywiście nie się może być. Nie, 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 nie może być. Skądże? Mówi tak. Skupiacie się bardzo mocno na tej zieleni. W zasadzie jest to jedyna rzecz, o której. Znaczy, nie chcę mówić tak, wy, no bo to nie, nie jesteśmy super towarzyszył ze sobą, tak? Oczywiście. Natomiast y, wiele osób skupia się właśnie typowo na zieleni, a te inne problemy, nie wiem, tematy gospodarcze, tematy związane z jakąś polityką miejską, innego typu, y, odsuwają na dalszy plan. Czy, czy nie uważasz, że właśnie nadmiernie kwestie zieleni, kwestie sprzątania Ci przyświecają, jeśli chodzi o taką działalność społeczną? Czy też uważasz, że taka specjalizacja, no to jest okej, okay, bo Ty się tym zajmujesz, ktoś inny się zajmuje czymś innym? Znaczy powiem tak, ja nigdy jakby nie chciałem się łapać polityki to jest jakby tu mi też wiele osób zarzucało, że albo robi się polityczny i czasami nie da się być niepolitycznym. Natomiast ja z żadną partią polityczną nigdy nie będę działał, nie działałem i działać nie zamierzam. To wytniemy, zachowamy to. Yy, Okej. Okay? Natomiast tutaj, yy, tutaj ta kwestia yy, zieleni moim zdaniem jest bardzo ważna i tutaj podam bardzo prosty przykład. Moja znajoma była teraz w Singapurze. Singapur totalnie zmienił swoje podejście i poszli masakrycznie bym powiedział żeby podkreślić to znaczenie tego słowa tak w zieleń, że turystyka powędrowała im o kilkanaście kilkadziesiąt procent w górę wróciły dawne gatunki zwierząt, których tam dawno nie było i to prezentuje się po prostu niesamowicie, tutaj właśnie nam w tej zieleni chodzi przede wszystkim o to żeby wszystkim mieszkańcom było cudownie jeżeli my zrobilibyśmy coś w stronę tego żeby tej zieleni było jeszcze więcej, było jeszcze piękniej, to to tylko na dobro dla mieszkańców, ale również na dobra na przykład turystów, bo wyobraź sobie na przykład, że tworzymy coś pięknego, naprawdę takiego zaskakującego, łapiącego Cię za serce, to zaraz pojawią się osoby, które by chciały chętnie robić na przykład tam zdjęcia. Człowiek inaczej czuje się wśród natury. Jeżeli jest więcej zieleni, jest pięknie, to aż głupio tak naprawdę powiedzmy brudzić, sywić w tym miejscu. Do tego dążę. No i kolejna kwestia, o którą jeszcze pytałeś, że ja nie zajmuję się jakby innymi Kwestiami. Oczywiście mówiłem na przykład o zadłużeniu miasta, bo to są moim zdaniem bardzo ważne kwestie, chociaż też zwracam uwagę prezydentowi, że możemy Wiele rzeczy zrobić na przykład bardzo niskim nakładem finansowym przy współpracy z wieloma osobami. Ja też bym chciał, żeby więcej osób angażowało się. To no nawet nie musi być z godziną dla Kalisza, bo mi jakby na tym też nie zależy. Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby aktywować ludzi, żeby ludzie aktywnie uczestniczyli w wielu projektach, przez co będą bardziej dbać o swoje miasto. Więc jeżeli uda mi się w jakikolwiek sposób aktywować nawet dodatkowo jedną czy dwie osoby, które zrobią totalnie co innego jak godzina dla Kalisza, dla mnie będzie to już swoim takim prywatnym sukcesem. I do tego bym właśnie, właśnie dążył i chciałbym, bo tu nie chodzi o mnie czy o godzinę dla Kalisza. Tu chodzi o to, żeby nam w mieście żyło się lepiej i przede wszystkim przyszłym pokoleniom, a przede wszystkim też tym, że ja mam trójkę dzieci, i chciałbym, żeby im naprawdę było przyjemniej w mieście, w którym mieszkamy. No, Jestem jesteś jeden z najbardziej charyzmatycznych rozmówców, z którym miałem okazję rozmawiać, więc żeby tutaj utrzymać tę dynamikę, to zapytam o główny rynek, jak oceniasz tę inwestycję. <grytanie> Przepraszam. Znaczy, co ja mogę powiedzieć? Dla mnie, no niestety, zbyt dużo betonu totalnie zbyt dużo betonu. Może to będzie wyglądało fajnie, natomiast pytanie, jak to będzie wyglądało z perspektywy przedsiębiorców oraz gdy na przykład przyjdzie godzina popołudniowa typu 12-13, jak tam będzie się człowiek czuł? To jest na pewno wielki, wielki minus, bo zadaję sobie sprawę, bo już byłem w takich miejscach, gdzie już skończyli tego typu projekty i z ciekawości stałem tam z dziećmi, no nie da się wytrzymać w tym momencie przy takim nadmiernej ilości betonu, bo temperatura po prostu no jest... jest Straszne. No ale co do zasady, sam rynek ma być placem, ma być miejscem, gdzie ludzie tak naprawdę. To, to nie jest park, to mm -hmm, jest las. Mm -hmm. tak? okay, okay. To jest jakby ten zarzut, który się pojawia, bo gdybyśmy tam zasadzili las, to to całe piękno i ratusza i kamienic mogłoby jakby częściowo zniknąć. Zgadzam się, oczywiście, zgadzam się, masz, masz rację. Yy, natomiast. Yy, Jestem ciekaw y, finalnie, jak będzie rzeczywiście rynek się prezentował. Może to będzie wręcz nawet może on będzie rzeczywiście się dobrze prezentował. Ja nie mam nic przeciwko. Ja jestem ciekaw do tej pory. No, jedyne, co jakim jest minus, to na pewno dla przedsiębiorców i osób zwiedzających, że jest nadal niewykończony, a miał być wykończony. To jest jedyny minus. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie. Y, bo jestem sam, powiedzmy, ciekaw. A, a Palma? <laughs> miły dodatek, miły dodatek, bo coś więcej mogę, no to zawsze coś, zawsze coś innego, tak, zawsze coś innego ta palma. No tak, no i ja mam jeszcze takie, może na końcu pytanie, bo pojawiały się takie być może słuchy, że macie jakiś tam spór z prezydentem Krystianem Kinastowskim, czy ten Podejrzewałem, spór, że padnie takie pytanie istnieje czy ten spór rzeczywiście jest? Jeśli tak, to co jest jego przyczyną i co mogłoby się stać, żeby na przykład te relacje były dobre? To znaczy nie, czy znaczy spór... Ja kiedyś mówiłem nawet panu prezydentowi, bo rozmawialiśmy, bo wiele osób zarzucało mi, że atakuje pana prezydenta. Ja tłumaczyłem, że po części może być to odbierane jako atak, natomiast ja jestem tylko zwykłym obywatelem Kalisza i od włodarza mam prawo wymagać, czyli jeżeli mi się coś nie podoba, to ja mam prawo zwrócić uwagę na to prezydentowi i każdy ma prawo, jeżeli ktoś się nie interesuje, nie chce zwracać uwagi albo go to nie interesuje, to tego nie robi yy, więc no tutaj yy, konfliktu mi się wydaje że większego nie ma, nawet jakiś czas temu yy, ktoś dzwonił do mnie z sekretariatu pana prezydenta Niestety w godzinach, w których chcieli się spotkać, ja nie mogłem, no bo jestem, pracuję, tak, więc to nie jest tak łatwo, że dzwoni mi ktoś od pana prezydenta, ja już muszę, muszę się stawić o tej, o tej godzinie, bo nie mam możliwości, bo też nie mogę zostawić pracowników, natomiast ja bym, ja bym naprawdę chciał, bo powiem szczerze, że mnie konflikt nie interesuje, bo konflikt nie służy ani mi, ani mieszkańcom, ani nikomu, ja bym no. chciał współpracować, raz lepiej, raz gorzej, tak, ale niemniej jednak, konflikt nie jest nam potrzebny. Tutaj nie chodzi nawet o jakieś tam kwestie, powiedzmy, nie wiem, bo ktoś może, a bo ego, bo coś tam, bo się pan Mikołaj czy tam Mikołaj się obraził. Nie. Ja bym bardzo chciał współpracować z prezydentem, ja liczę na tą współpracę, natomiast to nie zmienia faktu, że i tak będę patrzył, co się dzieje w mieście i na pewno konstruktywną krytykę będę podejmował, bo uważam, że mam do tego pełne prawo jak każdy obywatel Kalisza. I no, w sumie to by było na, na tyle, bo co mogę więcej powiedzieć? Konflikt. Konfliktów jakiegoś konkretnego nie było, coś tam może gdzieś się zdarzyło, natomiast wydaje mi się, że nie ma co patrzeć na to, co było, a raczej patrzeć z perspektywy tego czasu, że możemy teraz robić coraz więcej, bo nie można znowu też, bo tak na początku, tam, jak ktoś tam mówi, że atakowałem prezydenta i z, z rzeczywiście z jednej perspektywy prezydentowi nie można zabrać tego, że w mieście dzieje się naprawdę dużo. Bo trzeba, tu trzeba chwalić. Tym bardziej prezydent też był pierwszą osobą, która wyciągnęła rękę do godziny dla Kalisza, gdy ona była tak naprawdę jeszcze nawet nieformalną godziną dla Kalisza, więc też zawsze o tym powtarzałem. I mówię, można powiedzieć, że, nie można nie powiedzieć, że prezydent dużo nie zrobił. Natomiast dużo problemów jest takiej natury, że tego nikt nie pilnuje, nikt nie nadzoruje i to potem wygląda jak wygląda. Więc no, to jest proste pytanie, jakbym macie ciebie spytał jeżeli wybaczysz oczywiście, czy chciałbyś, żeby w domu przyszedł ktoś prywatny, jakiś prywatny podwykonawca i powiedział Ci, że to będzie wyglądało tak i tak, dałby Ci projekt, a Ty wchodzisz i to nawet w połowie powiedzmy tutaj teraz tak nie wygląda, to co byś powiedział? No Panie, no poprawiaj Pan, tak? No, no innej opcji nie ma, prawda? Płacisz, wymagasz, tak? I tak samo jest u nas tutaj, my bezpośrednio jakby nie płacimy, natomiast idzie to z naszych podatków. Mhm. Ja bardzo żałuję, że musimy w tym momencie kończyć tę rozmowę, ponieważ mamy to założenie kilkunastu minut. Nie, oczywiście. Nie ma e, chętnie byłoby, chętnie bym porozmawiał jeszcze Dłużej, ostatnie pytanie takie: jak Was znaleźć i dowiedzieć się o tych Waszych akcjach? Posprzątać z Wami? Miasto? Godzina dla Kalisza znajduje się w tym momencie na Facebooku. Jest tam kontakt. Wydarzenia są zawsze z trzydniowym wyprzedzeniem. Mhm. Informujemy z wyprzedzeniem na filmikach po akcji, też jeżeli już wiemy, gdzie będziemy, informujemy ludzi teraz tylko Facebook natomiast jesteśmy w trakcie już budowania strony internetowej Godzina dla Kalisza ale na tą chwilę Facebook jest tam numer telefonu jest tam adres mailowy więc można nas bardzo łatwo znaleźć no i ja zachęcam bardzo serdecznie wszystkich do tego, żeby dołączyli do tych akcji sprzątania miasta, czy też sadzenia, bo ostatnio też pojawiały się, tak. pojawiało się i sadzenie. Naszym gościem, moim gościem był Mikołaj Morucha, Stowarzyszenie Godzina dla Kalisza, także członek Komitetu Rewitalizacji. Przypominam o tym, żebyście zostawiali tutaj łapki w górę, subskrybowali kanał. No i jeśli ta rozmowa się podobała, a nie mam wątpliwości, że mogła, bo była ciekawa, to szerujcie, udostępniajcie dalej tę rozmowę. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.